Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Tylko raz Jezus zabrał swoich apostołów do Cezarei Filipowej. Tylko raz. Cezarea Filipowa to wyjątkowe miejsce, gdzie znajdowały się świątynie, które jeszcze stały za czasów Jezusa i jego apostołów. Świątynie greckie, rzymskie, aramejskie, gdzie oddawano cześć wielu bóstwom. Była tam świątynia bogini Nemezis, bogini zemsty. Myślę, że wielu ludzi dzisiaj żyje zemstą, chęcią odwetu. Znajdowała się tam świątynia Paana, greckiego boga urody, młodości, piękności. Wielu dzisiaj ludzi dużo by za to dało, żeby być młodym i pięknym. Dzisiaj mówi się o kulcie młodości. Stała tam również świątynia Apolla, potem świątynia Baala, bożka seksu, namiętności. Stała również świątynia Cezara, czyli boga władzy, pieniądza. Również rządzi w tym świecie. Jezus stoi pośród tych wszystkich bóstw i mówi, dla kogo, kim ja dla was jestem. Bo my często nieświadomie idziemy za różnymi bożkami w swoim życiu. A wiara polega na tym, żeby wybrać Chrystusa jako swojego Pana. To On jest punktem odniesienia do wszystkiego, co robię w życiu. On. Jezus mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, to znaczy szczęśliwy. Każdy inny bożek, którego byśmy wybrali, za którym byśmy w życiu poszli, czy to uroda, czy młodość, czy pieniądze, czy władza, zawsze prowadzi do nieszczęścia. Wybranie i pójście za Chrystusem prowadzi do pełni radości. Po tym spotkaniu, po tym dialogu Jezus mówi do Piotra po raz drugi, pójdź za mną. Bo do tej pory Piotr szedł za swoimi wyobrażeniami, za swoim wyobrażeniem Mesjasza. Od tego momentu idzie za prawdziwym Chrystusem. Wybiera Go jako swojego Pana. Święty Paweł pisze w jednym liście, bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć, że Panem jest Jezus. Tu nie chodzi o wyartykulowanie, o wypowiedzenie tych słów, ale chodzi o to, że bez Ducha Świętego nie możemy rozwalić ołtarza, na którym często czcimy samych siebie. Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Dlatego dzisiaj od tego Ducha Świętego się módlmy, żebyśmy to nie my chodzili ze swoimi różnymi bożkami, ale żebyśmy poszli za Chrystusem, tam gdzie On chce nas zaprowadzić, abyśmy Jego uczynili Panem swojego życia. I ostatnia już myśl. Tobie dam klucze Kościoła, na Twoje opoce zbuduję Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Nam się często wydaje, że Kościół jest atakowany i broni się przed złem. Zwróćcie uwagę, bramy piekielnego nie przemogą.
To znaczy, bramy piekielne go nie zatrzymają. Kościół nie jest w defensywie. On się nie wycofuje. Kościół jako wspólnota Chrystusa jest w nieustającej ofensywie. Nieustannie idzie do przodu. Nieustannie zdobywa kolejne przestrzenie. To bramy piekielne drżą przed tą wspólnotą, którą my jesteśmy. Bramy piekielne go nie przemogą. To wielka nadzieja i obietnica w tym fragmencie Pisma Świętego.